właściwie powiedziałam, że do końca maja, nawet czerwca, ta sytuacja prawdopodobnie się nie poprawi, więc albo zawalczymy o nasz zakład pracy, bo dzisiaj wszyscy jedziemy na jednym wózku i ja, i moi współpracownicy, to będzie dobrze. Udało mi się tych umów nie rozwiązywać. Jeżeli ktoś miał ochotę rozwiązać umowę za porozumieniem stron, mieć inne zabezpieczenie, czuć się bezpiecznie i tak dalej, to zrobiliśmy. To był ciężki dzień, bo to był bardzo trudny dzień i to, proszę Państwa, ja mam złość na nasze państwo za to, że my tworząc zakłady, tworząc miejsca pracy, ja mam ponad 200 osób zatrudnionych we wszystkich obiektach, muszę stanąć i powiedzieć, że nie z mojej winy muszę zwolnić. To jest nieporozumienie. To jest po prostu w naszym państwie zwykłe nieporozumienie. I tu nie ma zrozumienia dwóch stron, ponieważ to my tworzymy miejsca pracy, to tu, jeżeli nie będzie tych miejsc pracy, nie będzie podatków. Jeżeli nie będzie podatków, gminy nie będą mogły mieć inwestycji i tak dalej, i tak dalej. Zostawiliśmy sami sobie, sami musimy sobie rozwiązać problem. Oczywiście trzeba patrzeć do przodu, trzeba mieć głowę do góry i ja wierzę w to, naprawdę wierzę, że przy takim i dobrej energii i spięciu wszystkiego i zaplanowaniu da się z tego systemu wyjść i da się z tej opresji wyjść. Tylko tak jak mówię, dlaczego aż tak dużym kosztem? Kosztem tego, że nasi pracownicy martwią się, czy spłacą kredyt. To jest to, że my gościa nie przyjmiemy przez miesiąc, dwa, mamy tego świadomość. Wszyscy wiemy, że on szybko nie wróci i ten proces będzie trwał dłużej. To my to dzisiaj wiemy, tak? I my sobie planujemy to wszystko. Tylko nie może być sytuacji takiej, że no dzisiaj mamy już tarczę, która nie funkcjonuje, tak? I nie zafunkcjonuje, zanim ona wejdzie, biurokracja i tak dalej. Zbierzmy siły i zróbmy wszystko, żeby walczyć o tarczę 2.0. Mamy 1.0, która nam nic nie dała, musimy zawalczyć, może musimy inną formułę przybrać, żeby coś wywalczyć. Elu, to mam do ciebie tak, tutaj jest taki komentarz od Przemka, ja go wyświetlę, ale jest dosyć długi, więc pewnie w całości się nie wyświetli. Pani Ewo, ma pani Ewo, pani Elu, rozumiem, tak? Chyba, że to był komentarz wyżej w dyskusji. Tak, ma pani rację, tylko dlaczego od jakiegoś czasu spotykamy się tutaj i rozmawiamy o pomocy i problemach? Przecież reprezentowały nas osoby, które również brały udział w rozmowie. Pamiętam, jak pani mówiła, że głowa do góry, będzie dobrze, a teraz umiesz liczyć, licz na siebie. Chciałabyś to jakoś odnieść, skomentować, bo ty też byłaś przy tym sztabie, jakby głosem doradczym przy tym sztabie kryzysowym, który pracował przy Ministerstwie Rozwoju. No ja mam takie wrażenie, że po prostu wykonaliście kawał ciężkiej, cholernie dobrej roboty, tyle tylko, że ktoś po prostu to wziął i wyrzucił na śmietnik, tak naprawdę. Dokładnie tak się stało i umiesz liczyć na siebie w kontekście, że my hotelarze musimy liczyć na siebie. Nie dostaniemy pomocy od państwa. A dlaczego nie dostaniemy? Dlatego, że państwo nie będzie patrzyło na małe, średnie przedsiębiorstwa, bo to jest większa grupa przedsiębiorców i bardzo kosztochłonna. W związku z powyższym, tylko w tym kontekście mówię, że musimy sobie organizować wewnętrznie życie i rozwiązania. Daj Boże, że inne one kiedyś przyjdą. Byłam w tym sztabie, pracowałam i co mam Państwu powiedzieć? Jest mi po prostu i wstyd, ponieważ tarcza została włączona, została do tego polityka. Niestety tak się stało. Na to wpływu nie mamy. Poprawki, które nasze poprawki również były uwzględniane w Senacie, dzisiaj zostały wszystkie odrzucone. Więc co możemy zrobić? Wyjść na ulicę mamy, ale nie wyjdziemy, ponieważ jest zagrożenie życia. I taka jest historia całego rozwiązania. Zdawałoby się, że po jednej, po drugiej stronie są osoby inteligentne, myślące, widzące problem gospodarki. Bo to jest problem dwóch stron. I strony rządzącej, i nas. I jedni nie mają pieniążków, i drudzy. Ale tak jak Rafał powiedział, my bez szybkiej ścieżki finansowania większość z nas nie przetrwa. To trzeba sobie powiedzieć, jeżeli ktoś uważa, że za miesiąc się sprawa skończy, że koronawirus minie, nie skończy. To się nie skończy za miesiąc, to się nie skończy za dwa, to będzie trwało o wiele dłużej i my dzisiaj musimy wywalczyć sobie ścieżkę finansowania. Prostą, nieskomplikowaną.
A dzisiaj tak naprawdę walimy głową w mur o każde jedno rozwiązanie, proste rozwiązanie, krzyczymy, tupiemy nogami, o co ma się do nas pretensje, dlaczego jesteśmy agresywną branżą, dlaczego mamy odwagę powiedzieć głośno. Mamy, bo jest nam źle, niedobrze i za moment tak naprawdę państwo przejmie wszystkich naszych pracowników, ponieważ wielu z nas będzie musiało podjąć bardzo trudne, odpowiedzialne decyzje związane z odpowiedzialnością osobistą zarządu. Ja myślę, że to, wiesz, może pójść nawet Elu trochę dalej. Ja nie wiem, czy się zgadzacie ze mną, czy nie, bo z jednej strony konsekwencje mogą być takie, że lawinowo posypią się zwolnienia pracowników. Znaczy, to jest nieuniknione, to w ogóle bez dwóch zdań, ale konsekwencje jeszcze dalej mogą być takie, że kredyty hipoteczne się posypią, bo, czy inwestycyjne, bo wiele hoteli jest w kredytach. Banki zresztą już jakiś czas temu zablokowały w ogóle linie kredytowe, czy w ogóle kredytowanie nowych inwestycji hotelowych. Ale te, które są obecnie, no to będą miały zagrożoną spłatę i za moment może się okazać, że no to będą nieruchomości, które będzie musiał przejąć po prostu bank i bank się też z tym ugotuje tak naprawdę, więc pójdzie to trochę szerzej. Rafał, ciebie proszę o komentarz. Rafał, dokładnie tak jak powiedziałeś, to jest jeszcze jakby kontynuacja też tego, co powiedziałem na końcu, to jest takie kostki domina, które się przekładają, to o czym mówisz, czyli niedziałający hotel, zwolnienia pracowników, ci pracownicy będą, a pójdą z powrotem do państwa po to, żeby państwo pomogło w postaci zasiłków bezrobotnych, później hotele, które nie będą spłacały kredyty, przejęcie takiego obiektu, budynku przez bank będzie to licytował, sprzeda to pewnie i tak dalej. No, niestety, no, to jest jakby pytanie tylko do naszych rządzących, czy ktoś na górze ma tam biznesową wyobraźnię do tego, do czego to zmierza, bo turystyka w Polsce to jest 12% PKB, tak? W turystyce w Polsce pracuje ponad 1 000 000 osób, a więc generalnie to nie jest jakiś piąta liga narodowa, tylko to jest naprawdę znaczący kawał biznesu w tym kraju i znaczący kawał gospodarki w tym kraju. Tak więc dziwi mnie strasznie takie podejście, no trochę tak Ala powiedziała, no polityczne, no przecież odrzucenie takich poprawek, ja dlatego poszedłem biegać, bo nie mogłem tego słuchać, ja mówię, muszę wyjść coś zrobić, bo zaraz mnie cholera strzeli. I jak usłyszałem, że to zostało tak, w taki sposób wszystko odrzucone, kompletnie, zero-jedynkowo wszystko, dlatego tylko, że to zostało przez Senat. To, wiecie, no to mamy przykład, to ktoś, kto ma, naprawdę nie musi być Einsteinem, żeby widzieć, co się dzieje, że to nie jest dbanie o biznes, że to nawet już nie jest dbanie o obywateli, chociaż mówimy tutaj typowo o hotelach, ale to nie jest dbanie o biznes i to nie jest dbanie o gospodarkę, tylko to jest dbanie o własny tyłek. I patrząc na to, co zrobił dzisiaj rząd Węgier, gdzie premier może, a pan Orban może sobie dekretami podejmować każdą decyzję, no to w tym kierunku idzie. Ale wracając tylko do hotelarstwa. Jest tak, że my jesteśmy na etapie inwestycyjnym w jednym projekcie, który właśnie ruszamy. Nie do końca jest, Rafał, tak, że wiesz co, że banki się kompletnie zamknęły. My rozmawiamy w tej chwili z bankami na temat finansowania tej inwestycji. Dostaliśmy jasno zielone światło wczoraj, że polityka oczywiście jest zaostrzona, ten fokus jest bardzo mocno zaostrzony. Natomiast jeżeli jest dobry projekt, jeżeli jest dobrze przygotowany, jeżeli projekt jest przygotowany z odpowiednią rezerwą, z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa, to na dzień dzisiejszy oni są gotowi do podpisania z nami term sheetu, tak więc też musimy wiedzieć o tym, że okej, banki będą miały zaraz problem z nierentownymi i niefunkcjonującymi dobrze projektami hotelowymi, natomiast jeżeli projekt jest dobrze przygotowany, dobrze złożony, w dobrym miejscu, w dobrej lokalizacji, no my akurat działamy z sieciami hotelowymi międzynarodowymi, z Marriottem współpracujemy, w Kobrzegu jesteśmy hotelem niezależnym, ale tutaj będziemy pracowali z Marriottem, to wszystko jest okej. Znaczy wszystko jest okej. No. Zobaczymy. To nie jest. No. Rafał, przepraszam, że ci przerwę. Ja widzę, że Elę straciliśmy jakby z łącza, połączenia. Elu, jeżeli ty nas widzisz i słyszysz, to bardzo proszę rozłącz się i połącz ponownie z nami. Myślę, że to naprawi całą sytuację. Rafał, mam póki co pytanie do ciebie. W takim razie powiedz mi, jakie ty decyzje podejmowałeś dzisiaj, 31? Czy posypały się, nie wiem, no te najgorsze, tak, zwolnienia chociażby, czy inne rzeczy? W jakim stopniu, w jakim zakresie? No niestety tak. Niestety tak. Posypały się te zwolnienia i te
a decyzje, które musieliśmy podjąć, to był bardzo słaby dzień, to był kiepski dzień dla mnie osobiście, był kiepski dzień, bardzo nie lubię, to jest najgorsza część tego biznesu, a mianowicie rozstania z pracownikami, strasznie tego nie lubię i w dniu dzisiejszym musieliśmy kilka takich decyzji podjąć, ale to były decyzje, to nie były decyzje z dnia na dzień, to były decyzje, których się bardzo przygotowywaliśmy i je mocno przemyśleliśmy z moimi dyrektorami zarówno w Warszawie, jak i w Kołobrzegu. No te decyzje były drastyczne, tak? No, mniej więcej około na razie 8-9% załogi tej, która była załogą taką ekipą, tak powiem, pomocową. To nie był trzon załogi, to nie był trzon moich zespołów, to były osoby, które nam pomagały prowadzić hotele i z tymi osobami niestety musieliśmy się pożegnać, natomiast ja dopóki ta poduszka, którą sobie wyrobiliśmy finansowo my sami osobiście jako operator hotelowy w jednym i w drugim hotelu, tak długo będziemy walczyć o te stanowiska tych trzonowych pracowników i ostatnią rzeczą, którą zrobię, to będzie pomyślenie o tym, żeby w sytuacjach kryzysowych już naprawdę musiało być bardzo, bardzo źle, to żeby, no już nie chcę tego mówić, ale zgasić światło, tak, ale to już będzie ostateczności na sam koniec. Elu, udało się wrócić, bardzo się cieszę. Powiedz mi proszę, jeżeli nie będzie tarczy 2.0, bo już się o tym zaczyna mówić, tak, że dobra, to co uchwalili, to uchwalili, ale nie poddawajmy się, rozmawiajmy i może uda się wprowadzić jakieś nowelizacje, jakieś nowe pomysły i jednak ta tarcza 2.0, szczególnie gdzieś na fali kampanii wyborczej, no być może pokaże, że da się coś tam zrobić i uratować, ale gdyby nie, to powiedz mi, jak długo w takiej sytuacji jesteś w stanie trwać z tymi hotelami, którymi ty zarządzasz? Wow, to jest bardzo trudne pytanie. Będę starać się dotąd do pierwszego gościa, żeby w końcu coś ruszyło. Wszystko zależy od tego, kiedy ten gość wróci, zależy od tego, co się będzie działo na rynkach międzynarodowych, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że to, że my tutaj opanujemy kryzys koronawirusa, to niekoniecznie gość od razu przyjedzie, jakie będzie nastawienie gościa, czy nie będziemy, my się jako ludzie już ludzi boimy, więc też musimy mieć tego świadomość, że to jest dłużej. Ja dzisiaj nie myślę w taki sposób, już od kilku dni, czy myślę, w jaki sposób zacząć sprzedawać hotel. My za moment, po koronawirusie, będziemy inni, hotelarze będą inni, nasi pracownicy będą inni i goście będą mieli zupełnie inne oczekiwania. I dzisiaj już pracujemy i staram się też do zespołu mówić, że my do tego wrócimy. Ja to już powiedziałam, że gorzej, mocniej poturbowani, daj Boże, żebyśmy to przeżyli. Nie chcę tutaj prorokować złych rzeczy, ponieważ też mam świadomość, co się dzieje w innych obiektach. Walczyć przypuszczam, że będziemy wszyscy do ostatniej, że tak powiem, no, światła nie chcemy zgasić na pewno. To widmo cały czas jest, ale dzisiaj trzeba patrzeć do tego, co można zrobić, wyciągnąć z tego wnioski, co się wydarzyło, bo na to nie mieliśmy po prostu wpływu. Dzisiaj już tej tarczy nie naprawimy. Ona się wylała, jest zła i koniec. Trzeba sobie postawić kreskę i myśleć, jak sprzedać, kiedy, z kim robić, na jakich zasadach, jak długo też moi ludzie, moi pracownicy są w stanie te warunki, które dzisiaj ustaliliśmy, wytrzymać. Bo to jest ważne. Jeżeli oni będą widzieli, że to będzie za jakiś czas, niech to jest za 4 miesiące, za 5, ale będzie, to tak jak wszyscy mówimy o swoich zespołach, że jest fajnym zespołem, każdy będzie o to walczył. I dzisiaj trzeba już w taki sposób podejść. Jak będzie tarcza 2, super, bardzo dobrze, to jest im plus. Ale dzisiaj Jasne. Się wydarzą. Powiedz mi, a co robią dzisiaj twoi pracownicy? Ja widziałem trochę na fanpage'ach, ale powiedz mi, to wszędzie takie rzeczy robicie, które właśnie w social mediach, czy jakieś jeszcze inne pomysły? Robimy wszystko od... Dzisiaj usłyszałam, że jeszcze tak wysprzątanego trzeciego piętra nie było przez 10 lat, jak obiekt istnieje.
Więc malujemy wszystko własnym sumptem. Oczywiście w małych grupach dzielimy się, gotujemy wspólne posiłki, ale każdy codziennie przychodzi do pracy w różnych godzinach, żeby jednak o ten obiekt zadbać na tyle, ile jest to możliwe. Tak dzisiaj